kolejna para półfinalistów w kategorii wagowej do 75 kg w narożniku czerwonym. Adam Kośmider, Tygrys Elbląg, narożnik niebieski, Gurgacz Michał Sztorm, Szczecin. Adam Kośmider, troszkę wyższy od swojego przeciwnika, czerwony kask, czerwone rękawice. Natomiast Gurgacz Michał, zawodnik Sztormu Szczecin, kompletnie na niebiesko. Ma z czerwonymi lampasami na spodenkach. No troszeczkę tutaj Kośmider nie wykorzystał nadarzającej się sytuacji. Zamknął swojego przeciwnika w narożniku, ale jak to się mówi popularnie, nie dokończył dzieła i Gurgacz sprytnie wymknął mu się z tej zasadzki. Kolejny atak głową reprezentanta Sztormu Szczecin. Troszeczkę tutaj Gurgacz zaczyna dobierać się do skóry. Swojemu rywalowi. I myślę, że w tej tą końcówką po prostu na pewno wyrównał straty z początku starcia. Ale w sumie runda na pewno wyrównana. Przed nami drugie starcie pojedynku w kategorii do 75 kg pomiędzy Adamem Kośmidrem i Michałem Gurgaczem. No sprytnie teraz Kośmider uniknął tego lewego prostego.
naprawdę dobrze przygotowana akcja przez Gurgacza. Niemniej jednak tutaj Adam wykazał się refleksem i po prostu unikiem zlikwidował zagrożenie. Ale Gurgacz w dalszym ciągu tutaj nie pozwala odetchnąć Kośmidrowi. Zasypuje go ciosami to na dół, to na górę. Sędzią ringowym tego pojedynku jest pan Stanisław Zadykowicz, sędzia klasy AIBA, Podlaski Okręgowy Związek Bokserski i jednocześnie również prezes tego związku. Pan Stanisław to też historia sędziowska, długie lata spędzone na ringach Polski i zagranicy. Gurgacz teraz troszeczkę zaatakował głową. No tutaj Gurgacz naprawdę w drugiej rundzie jest zawodnikiem na pewno bardziej aktywniejszym, częściej trafiającym. Kośmider troszeczkę tutaj no zaskakuje in minus raczej. Ale te ciosy Gurgacza, szczególnie ten prawy taki półsierp, który teraz był no troszeczkę w plecy. Bardzo ładnie teraz Gurgacz zablokował ten prawy. O, kolejny tutaj ten prawy na dół. Troszeczkę był zadany w plecy, ale to już był cios faulujący na pewno. Koniec starcia drugiego. Myślę, że tutaj Gurgacz w przekroju całej walki lekko prowadzi na punkty.